Marcin Masny, kłaniam się 18 kwietnia. Dwa lata po rozpoczęciu, ponad dwa lata po wszczęciu wojny na Ukrainie, tej gorącej wojny, oczywiście ona się tliła przedtem przez 8 lat, mamy otwarte dwa fronty między umownym wschodem i umownym zachodem. No i ten umowny wschód, jak się wydaje, doskonale, może nie umowny nawet, doskonale rozgrywa Zachód. Powoli, spokojnie, jak to tam niektórzy mówią, że ci Rosjanie, ci Irańczycy, Chińczycy chyba też, to są szachiści, no to tak właśnie powolutku, z refleksem szachisty, ale również bardzo konsekwentnie rozgrywają może nie tyle Zachód, ile obecne ekipy rządzące głównie Ameryką i Izraelem. Europa też oczywiście jest rozgrywana, ale ona jest rozgrywana przez wszystkich. Jest po prostu ofiarą, ofermą obozową, którą wszyscy tępią, niszczą, głodzą i tak dalej. Według The New Arab, takiego katarskiego portalu, czasopisma, Izrael rzekomo uzyskał amerykańską zgodę na operację w Rafach, czyli na południowym skraju, na południowej granicy Strefy Gazy, na granicy z Egiptem, gdzie skupiło się bardzo, bardzo dużo ludności cywilnej. O zgodę na tę operację Bibi Netanyahu, premier Izraela, zabiega od wielu, wielu tygodni. Amerykanie wciąż mieli jakieś opory, ale wytworzyła się pewna sytuacja, w której podobno, jeżeli wierzyć katarskiemu medium, tę zgodę już Izrael otrzymał i są pewne przesłanki, aby wierzyć medium katarskiemu, bo zintensyfikowały się bardzo wyraźnie bombardowania w ciągu ostatnich kilku czy kilkunastu godzin. Zgodę Izrael miał dostać na tę operację pod warunkiem, że nie uderzy w Iran w odwecie za odwet za atak na budynki koło ambasady irańskiej w Damaszku. Wczoraj wydawało się, że Izrael ma zaatakować. Irańczycy, że były przekazy, nie wiem czy prawdziwe, jakoby Irańczycy eskortowali jakąś tam swoją fregatą statki irańskie, czy z irańskimi ładunkami w Zatoce Adeńskiej na Morze Czerwone. Ponoć zdjęcie załączone przez Irańczyków pochodzi sprzed dwóch tygodni, więc pewnie nie jest aktualne. No, no, nie wiadomo, ponoć Irańczycy wycofali przynajmniej część personelu z Syrii. Też nie wiadomo, kto to rozpowszechniał, taką dezinformację zapewne, może informację. Tak czy inaczej wygląda na to, że raczej kierownictwo izraelskie negocjowało z Ameryką wczoraj, czy wcześniej i wczoraj jeszcze, zgodę na operację w Rafach, grając właśnie tym, że może zaatakować Iran. Tutaj kilka wydarzeń, zaraz wskażę kilka wydarzeń wczorajszych, ale ogólnie rzecz biorąc, to Ameryka i Izrael wykonują tę właśnie robotę dla Chin i Rosji, dla Iranu w sumie też, w sposób bardzo niezdarny, bardzo niezdarny. Wygląda na to, że zarówno bardzo zachłanny na władzę i pieniądze Netanyahu, jak i zupełnie bezwładny Biden są, no, być może w rękach, nie wiem, jakichś agentów rosyjskich i chińskich. Może ta cała propaganda prawicy amerykańskiej ma coś w sobie, tak, że Chińczycy opanowali demokratów, demokraci robią to, co Chińczycy im każą. Oczywiście mają też rację republikanie, czy prawica amerykańska, przynajmniej prawdziwa prawica amerykańska, że
Być może dzieje się to po prostu wbrew interesom własnym Ameryki, a także Izraela, o czym prawica amerykańska nie wspomina. Na razie rzeczywiście Izraelowi chyba się opłaca zapewniać Chinom i Rosji odwrócenie uwagi amerykańskiej od Ukrainy i Tajwanu, bo w sumie na tym ta wojna wokół Strefy Gazy, czy w Strefie Gazy i wokół polega. Polega na tym, że stosunkowo niedużymi, oczywiście straty, ogromne straty są po stronie palestyńskiej, ale tym się nikt nie interesuje. Jeden Polak z Przemyśla więcej waży przecież niż 1000 Palestyńczyków. No, ja tylko opisuję sytuację. A więc straty świata cywilizowanego, bogatego są niewielkie w tej wojnie wokół Strefy Gazy. Ale jest ona na tyle poważna, że Amerykanie tam muszą skupiać swoje siły, muszą tam trzymać jedną grupę lotniskowców, a przynajmniej był moment, że tam dwie się kręciły. Cały czas jest zagrożenie w Zatoce Perskiej. Irańczycy przed zaatakowaniem, o czym zaraz, baz izraelskich na terytorium Izraela na wzgórzach Golan zaatakowali przez grupą komandosów statek w pobliżu Zatoki Perskiej, Cieśniny Ormus. To była taka demonstracja, to są, że my w tych choke points, w tych tak naprawdę po polsku mówiąc wąskich gardłach, przewężeniach korytarzy transportowych możemy, zwłaszcza blisko nas, możemy coś tam zrobić skutecznie. To było bardzo skuteczne. Bez dostępu do Zatoki Perskiej, bez dostępu do tej ropy, bez dostępu również do baz amerykańskich, bo Bahrajn to jest po prostu jedna wielka baza amerykańska pod kontrolą amerykańsko-saudyjską, z ludnością w 60% szyicką, uwaga. A więc bez dostępu do Zatoki Perskiej Amerykanie będą w trudnej sytuacji, być może w ogóle Zachód będzie w trudnej sytuacji, też część Wschodu zresztą, bo ropa płynie w różne strony. I to może być oczywiście też pretekst do wojny światowej. Tak? Zatoka Perska od kilkudziesięciu lat jest tym miejscem, które może wywołać wojnę światową. I wracając do wątku, rząd Izraela na razie ma korzyści z tego, że zapewnia Chinom i Rosji to odwrócenie uwagi Amerykanów od Ukrainy i Tajwanu. Rosjanie i Chińczycy cieszą się z tej wojny, bo nie jest na tyle duża, żeby im zagrozić, żeby zagrozić na przykład potencjałowi, tworzonemu potencjałowi nuklearnemu Iranu. Izrael nie odważa się i nie odważy się pewnie zaatakować inteligentnymi bombami tych bunkrów nuklearnych Iranu. Bo Teheran grozi odwetem już tym razem poważnym i dali dowód, że ten odwet może być poważny. O czym właśnie zaraz te kilka faktów. Ale jeszcze właśnie o tej sytuacji strategicznej. Otóż Stany Zjednoczone są sojusznikiem, są, jak się okazuje po ostatniej akcji Iranu, gwarantem w ogóle istnienia Izraela, bo żelazna kopuła nie byłaby, nawet kosztem miliarda 300 milionów dolarów, obroniła Izraela, gdyby nie Amerykanie, Brytyjczycy, Francuzi, Jordańczycy, podobno Saudyjczycy też się chwalą, że oni też, gdyby nie ta cała koalicja, która, zwłaszcza Amerykanie, którzy mając tam lotnictwo, po prostu przechwytywali poza Izraelem te pociski, te drony przede wszystkim lecące, rakiety lecące z Iranu. Rakiety balistyczne przechwycili, ale manewrujących nie przechwycili. Zaraz właśnie o tym opowiem krótko. A więc Ameryka jest sojusznikiem, gwarantem istnienia Izraela. Rosja i Chiny są sojusznikami Iranu i to w sposób jawny. Iran ujawnił, że jego systemy naprowadzania rakiet korzystają z chińskiego systemu nawigacji satelitarnej Beidou, czy jak to tam się po chińsku mówi, z rosyjskiego systemu GLONASS.
czyli tego globalnego ich, tego ich, co u nas w samochodach, to oni mają swoje, tylko kto wie, czy nie lepsze zresztą, skoro Iran tak dobrze trafia. I teraz uwaga, przed atakiem Iranu na Izrael, Amerykanie zwrócili się do Pekinu i do Moskwy jako do sojuszników Iranu, żeby, proszę was bardzo, ja tutaj Amerykanin, żebyście powstrzymali tego złego Irańczyka, swojego sojusznika przed atakiem na Izrael. Czyli Waszyngton uznał sojuszników Iranu za, no, za mediatorów. Zmienił ich pozycję w rozgrywce mocarstw. Fatalny ruch, oczywiście z punktu widzenia Ameryki. Znowu, prawica amerykańska ma rację, że właściciele czy kierownicy Bidena bardzo szkodzą Ameryce i bardzo obniżają jej pozycję. Trump na pewno nie byłby tego zrobił, no bo jest handlarzem po prostu. Handlarze zupełnie inaczej działają. Ameryka przegrała pojedynek z Iranem właśnie z powodu tych rakiet manewrujących, których, jak się okazuje, jednak Fattahów, które miały swoją inaugurację uroczystą niespełna rok temu, w czerwcu, i już Fattahy 2, których Iran już użył, jak się dowiadujemy ze źródeł irańsko-podobnych, tak? Ameryka ma na Negewie, w Har-Kelen, stacjonujący taki mobilny radar antybalistyczny. To się nazywa ANTPY-2. Podobno ze skanowaniem fazowym w paśmie od 8 do 12,5 GHz. To się nazywa pasmo X. To wszystko, tego nie wiedziałem, ale już teraz wiem. I ten radar nie przechwycił irańskich rakiet manewrujących. To było 7, ponad 7 Fatahów 2. To najnowsze hipersoniczne żelastwo irańskie. No i wygląda na to, że jednak rundę wygrał Iran. Nie tylko kosztami, których naprawdę nie znamy, bo tam chwalą się ci Irańczycy, Rosjanie im tam wtórują, że 35 milionów Iran wydał na swój atak, a ponad miliard wydał Izrael, sam Izrael, tylko bez Ameryki i bez Brytanii na obronę przed tym atakiem. Ale oczywiście 7 Fatahów to nie jest 35 milionów. Jeżeli tam rzeczywiście Iran wystrzelił 7 Fatahów, to koszty irańskie były dużo większe, no ale zniszczyli w pewnej mierze dwie bazy wojskowe i bazę wywiadowczą na wzgórzach Golan, więc im się i tak opłaciło. A przede wszystkim bardzo, ale to bardzo nastraszyli Amerykanów, Izraelczyków i cały Zachód, bo się okazuje, że obrony przed tymi irańskimi rakietami my tu na Zachodzie nie mamy. Tak samo jak przed rosyjskimi, różnymi sarmatami, kinżalami i paroma innymi, które oni tam, Rosjanie, którymi nas straszą. Więc wracając znowu do Izraelczyków, wczoraj straszyli Amerykanów, że jednak zaatakują tych Irańczyków. Minister spraw zagranicznych, były premier Brytanii, Cameron, twierdził po wizycie u premiera Netanyahu, że wie, co zrobi Izrael. Mówił tak jasne, że Izraelczycy postanawiają działać. Mamy nadzieję, że zrobią to w sposób, który w jak najmniejszym stopniu spowoduje eskalację. Był też minister spraw zagranicznych Niemiec, już była kobieta poniekąd w Izraelu. Po tych spotkaniach z obydwoma ministrami z Europy, Netanyahu wieczorem w środę wczoraj, obiecał na rządzie, że Izrael, bardzo to głośno podały media, Netanyahu obiecał, że Izrael podejmie sam decyzję i zrobi wszystko, co konieczne, aby się bronić, nawet jeżeli to będzie sprzeczne z radami sojuszników. Bo tak postraszyli, że sojusznik się przestraszył i pozwolił na operację w Gazie. Tymczasem
no wiadomo, że Netanjahu musi tę wojnę, tę małą wojenkę prowadzić i duża wojna tak naprawdę też nie jest w jego interesie, bo już teraz wie, co mu grozi i co grozi Izraelowi przede wszystkim. Netanjahu musi prowadzić wojenkę we własnym interesie, bo tylko ta wojna, podobnie jak w wypadku Zieleńskiego, tylko wojna gwarantuje im władzę. Skończy się wojna, skończą się ich dobre czasy, zostaną strąceni, być może osądzeni, być może rozstrzelani, to znaczy Netanjahu pewnie nie, ale Zieleńskiemu może grozić nie wiadomo co, bo to Ukraina to taki kraj, że różne rzeczy tam się dzieją dziwne. Sami ludzie Zieleńskiego przecież, jak wiemy, nie oszczędzali swoich komilitonów, towarzyszy, których podejrzewali o zdradę. Według sondażu Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, bardzo świeży sondaż, gazety podały, 74% populacji sprzeciwiało się, to wczoraj było ogłoszone, izraelskiemu kontratakowi w Iranie, no czyli rozumiem, że naprawdę na Iran, a nie na jakichś tam irańskich sojuszników w Jemenie czy w Iraku, a więc 3/4 populacji Izraela dobranej, oczywiście według kryteriów, jak to socjologowie robią, sprzeciwiało się izraelskiemu kontratakowi, gdyby podważał on sojusz bezpieczeństwa między, czy z Izraela z Stanami, Anglią, Francją i tymi kilkoma umiarkowanymi, powiedzmy tak zwanymi krajami arabskimi, w tym z Saudami i Jordanią, która wspomogła obronę Izraela. Też wczoraj w ramach tej rozgrywki, tych negocjacji głośnymi oświadczeniami, prezydent Iranu, Raisi, ostrzegł, że jakakolwiek, po angielsku było napisane invasion, więc no, naruszenie jakieś, prawda, jak to kiedyś Biden ujął, możliwość inwazji rosyjskiej na Ukrainie, mała inwazja, tak, minor invasion, więc jakiekolwiek naruszenie pewnie terytorium ze strony Izraela przyniesie masywną i srogą reakcję, groźną, dużą reakcję Iranu. Streszczając jeszcze raz, Amerykanie, Izrael prowadzi swoją małą, stosunkowo małą wojnę na Bliskim Wschodzie, która angażuje Amerykę. Ameryka znowu jest tym psem, którym merda ogon. Robi wszystko w zasadzie, co Izrael chce, ale naprawdę robi to, czego chcą Rosjanie i Chińczycy, rozgrywający i Amerykę, i Izrael, i dużą, w zasadzie cały świat, po swojej myśli, taktycznie, niekoniecznie strategicznie, bo to są szachiści, którzy jednak działają w skali lat, ale czy ta polityka w skali dziesięcioleci okaże się pomyślna, czy nie będą musieli jej zmienić, to myślę, że jednak się nie okaże. Ale to już osobna historia. I jeszcze kilka rzeczy z ostatnich kilkudziesięciu godzin. Prezydent Biden, może inaczej, nasz polski prezydent Duda pojechał do Trumpa na prywatną kolację do Trump Tower. Jak to przyjaciele, no prawda, były prezydent za aktualnym, ale okazało się, że to nie jest takie spotkanie jak spotkania Trumpa z Orbanem w Mar-a-Lago, tylko spotkanie no w innym stylu troszkę to załatwione było, bo okazuje się, że Duda został, no tak to wygląda, posłany przez Bidena do Trumpa, żeby Trump odblokował w kongresie, przez swoich kongresmenów, odblokował pieniądze dla Ukrainy. Bo Bidenowi, to znaczy ekipie Bidena, bardziej nawet zależy na Ukrainie niż na Izraelu i na Tajwanie, dlatego ten nowy pakiet wyrychtowany przez rząd Bidena i zatwierdzony przez Senat amerykański przewiduje 95 miliardów dolarów na pomoc trzem sojusznikom, w tym jednak 2/3 dla Ukrainy miało być, no więc tutaj te proporcje to takie są, że nawet że republikanie, patrioci amerykańscy to w ogóle mówią, no dość tego płacenia komukolwiek tam gdzieś tam, jak my tutaj mamy inwazję na Rio Grande, no a ci bardziej proizraelscy Amerykanie i sami Izraelczycy
Mówią, no jak to, jak to, jak to? No 60 milionów dla Ukrainy, a dla nas tylko tyle, nie pamiętam ile, ale dużo mniej. No to się nie godzi. Potrzebujemy więcej, bo musimy zgnieść tych złych Hamasowców do końca i tam zbudować osiedla nad Morzem Śródziemnym, osiedla dla szwagra Trumpa na przykład. Nie szwagra, tylko zięcia Trumpa. Dudę posłał Biden do Trumpa. No i Trump oczywiście to rozpoznał natychmiast, bo jak tutaj no, chwali nam się kancelaria prezydenta, że właśnie taki był temat rozmowy, pomoc dla Ukrainy. No, jak się chwali, to znaczy, że rzeczywiście Duda ze swoją właściwą sobie niezdarnością poszedł do Trumpa mówić: Panie prezydencie, proszę przekonać swoich kolegów w kongresie, żeby pomogli jednak Ukrainie. Nie będzie w takim razie Duda w tej Europie naszej, w Polsce, zakładał partii Trumperów. To znaczy, jeżeli przyjdzie do głowy Trumpowi jako prezydentowi, oczywiście z zastrzeżeniami, że nie musi być prezydentem, że jest tu wiele przeszkód po drodze, ale jeżeli będzie prezydentem, to już nie będzie oczywiście żaden Steve Bannon przyjeżdżał do Europy zakładać partii, nieskutecznie, jak wiemy, partii Trumpa, to będzie inną drogą zrobione, przez Węgry oczywiście, ale wspólnikiem Orbana Duda nie będzie jako żywo, no ale może będą inni Polacy. Szansa jest przed panami Czarnkiem, Bosakiem, Jakim, Kaletą, przede wszystkim kontaktem tej prawicy ziobrystowsko-pisowskiej, kontaktem na republikanów amerykańskich. No, szansa przed panami mecenasem Kwaśniewskim, Tomaszem Wróblewskim. To są ludzie, którzy mają dobre kontakty i mogą tutaj coś rzeczywiście dla Trumpa w Europie zrobić razem z Węgrami. Na Twitterze zrobiłem ankiety, dwie ankiety. Zadałem dwa pytania. Czy Janusz Korwin-Mikke podda się w tych eurowyborach? Czy zrobi miejsce jakby Konfederacji, nie odbierając jej zbyt poważnego odsetka głosów. Zadałem też pytanie, czy Konfederacja pozbędzie się Brauna, ale zostawi sobie jego towarzyszy, czyli posłów, którzy z Braunem weszli do Sejmu, plus tam jeszcze no, są, przecież jest towarzystwo szersze, jest Marta Czech chociażby, która kandyduje do Europarlamentu, jest doktor Ozdyk z Bydgoszczy, kandydujący do Europarlamentu. To są ci, którzy nie są posłami. No ale teraz pytanie, czy brzmi, czy Konfederacja przejmie te aktywa osobowe, tak zwane Brauna, a jego samego się pozbędzie, czy też nie. I na razie odpowiedzi na tym Twitterze są u mnie raczej optymistyczne. A skoro mowa o Grzegorzu Braunie, to czekam na wskazanie, kiedy podważyłem ważność jego małżeństwa. Nie przestanę się o to upominać. Książka o wielkim kryzysie za miesiąc, półtora miesiąca będzie. No i przegadałem 24 minuty. Do zobaczenia. Pewnie też znowu niebawem.